dobiegł końca projekt Kultura na Zakręcie, gminny projekt. W tym roku wykonywaliśmy Madonny na desce i malowaliśmy porcelanę różnymi technikami, czyli stemplowaliśmy i malowaliśmy. Stare takie metody zdobienia porcelany na Śląsku. To jest też takie zawsze przywracanie tradycji, która już gdzieś tam odeszła, zniknęła, nie ma już tego. I zdobimy porcelanę ręcznie metodą stempelkową. To jest Bolesławiec, kiedyś porcelana Wałbrzych, która już nie istnieje. I to są takie tradycje. I tak samo Madonny, które malujemy, to jest ważna rzecz, ponieważ my się znajdujemy na szlaku pielgrzymkowym do Trzebnicy przez wiele lat. Kiedyś przed taką rewolucją techniczną w XIX wieku takie prace pamiątkowe, czyli takie Madonny przeróżne malowane na szkle były tutaj bardzo rozpowszechnione. Na początku XX wieku wyparła to technika i gdzieś to wszystko umarło, zaginęło. Staramy się wskrzesić te ducha tamtych czasów i pracujemy tamtymi metodami. Efekt widać tutaj za nami. Projekt został zakończony. Z reguły zawsze jest wystawa tych prac na dożynkach. W tym roku niestety takiej wystawy nie będzie. Będziemy mogli to pooglądać. Może troszeczkę później prace zostaną pokazane. Ja wszystkim bardzo serdecznie dziękuję. W tym roku projekt realizowałem razem z seniorami w Ligocie i bardzo im dziękuję, bo jestem bardzo zadowolony, że pięknie pracowali, co widać, jaki jest piękny efekt naszej pracy. I dziękuję też gminie zawsze za wsparcie, że udaje nam się zrealizować takie projekty dzięki pomocy właśnie gminy i dzięki też pomocy Ośrodka Sportu i Rekreacji, który wspiera zawsze takie projekty.